pierwszym znaczącym archeologiem w Warszawie, który nie był zresztą związany z Uniwersytetem Warszawskim, był Jan Zawisza, hrabia zresztą, właściciel Ojcowa. I ten Zawisza, jakby namówiony czy na wzór w owym czasie modnej préhistoire française, to jest czas, kiedy Francuzi zaczynają kopać jaskinie, zorientował się, że ma jaskinie na swoim terenie w Ojcowie. I pod Ojcowem w Wierzchowie rozkopał jaskinię, którą nazwał Mamutową, a to dlatego, że tam znalazł kości mamuta. Rozkopał ją, znalazł tam krzemienie, znalazł tam kości zwierzęce. No to były wykopaliska bardzo amatorskie, ale równolegle tenże Zawisza miał tak dużo pieniędzy, że stać go było na dwie rzeczy. Po pierwsze utrzymywanie pałacu, w którym później znajdowało się Muzeum Lenina, a teraz jest Muzeum Niepodległości, to jest na trasie WZ, a po drugie założenie czasopisma archeologicznego pierwszego, prawdziwie zawodowego, choć sam nie był zawodowcem, czasopisma archeologicznego pod nazwą Wiadomości Archeologiczne. I póki nie umarł, to wydał 4 kolejne tomy i tam można znaleźć pierwsze, można by było uczciwie powiedzieć, rzeczywiście archeologiczne artykuły, głównie warszawskich archeologów, raczej amatorów. W każdym razie to jest pierwszy taki push w stronę zawodowstwa. Ale niestety Jan Zawisza szybko umarł, znaczy po 4 tomie i zamarła ta archeologia, póki nie znalazł się następny entuzjasta, żeby nie powiedzieć wariat, niejaki Erasm Majewski. Otóż Erasm Majewski był synem bogatego producenta chemicznego, który zrobił karierę na kroplach przeciwko bólowi zębów. Wywodził się z Lublina, później rodzice, cała rodzina przeniosła się do Warszawy. Tu założyli na Złotej swoją fabrykę chemiczną. No i póki ojciec żył, to Majewski właściwie troszkę postudiował, ale nie dokończył tych studiów, ale zaczął się zajmować najróżniejszymi rzeczami. Miał dużo pieniędzy i dużo czasu. W związku z tym zajął się krytyką Karola Marksa, napisał wielkie dzieło cywilizacji, zajął się nazwami biologicznymi, to znaczy w języku polskim. Trochę się zajmował archeologią, czyli wyraźnie zaczął się interesować, tak jak to było wśród pozytywistów XIX wieku, chciał robić coś pożytecznego. Poziom naukowy jego opracowań, choćby z socjologii czy z filozofii, jest dzisiaj kontestowany, no ale to jest dzisiaj. W owym czasie na rynku polskim książka o cywilizacji była czymś oczywiście nowym. Już nie mówiąc o tym, że dyskusja z kapitałem Marksa. No jak się pochodzi z fabrykanckiej rodziny, to pewnie się będzie krytykował. Ale najważniejsze w jego życiu, jak się okazało, były dwie rzeczy. Otóż po pierwsze umarł ojciec. W związku z tym Eras musiał przerwać studia farmaceutyczne, bo takie podjął, licząc w przyszłości, że będzie prowadził tę fabrykę, no i będzie się musiał troszkę znać na tych rzeczach. I odziedziczył tę fabrykę. Ponieważ taty nie było, to musiał zacząć być kapitalistą. Znaczy nie tylko wydawać pieniądze, ale i zdobywać. Udało mu się to bardzo dobrze, był coraz bogatszy i wtedy wpadło mu na myśl, że mógłby zająć się jeszcze inną dziedziną wiedzy, która wtedy się stawała bardzo modna, tak jak już za czasów Jana Zawiszy, mianowicie archeologia. Właściwie to tym, co się w owym czasie nazywało prehistorią, od francuskiego préhistoire. Była rzecz najprostsza, jak się ma pieniądze, to trzeba umieć zainwestować. Wziął dwóch młodych chłopaków, jeden się nazywał Stefan Krukowski, a drugi Leon Kozłowski. Krukowski był bez matury, Kozłowski ostatecznie z trudnością tę maturę zdobył, ale zanim oni w ogóle pokończyli szkoły, to zaangażowali się u Majewskiego i Majewski zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze stworzył muzeum prehistoryczne Erasma Majewskiego, czyli prywatne, które to muzeum w tych czasach najwcześniejszy, to jest 898-900 rok, to były po prostu kolekcje, które skupywał lub zbierał w terenie
przechowywany w jego dużym mieszkaniu na ulicy Złotej. Ale facet miał o wiele większą fantazję, po pierwsze, i wyobraźnię. To znaczy, on sobie pomyślał, że jeżeli już zbiera zabytki, to mógłby to unowocześnić, to znaczy zatrudniając tych dwóch młodych, wysłać ich w teren i sobie zamówić: słuchaj, panie Stefanie, do Krukowskiego, pan mi rozkopie kurhany tu i tu, w takiej a takiej wsi, bo się dowiedział, że w pobliżu jakiegoś majątku są kurhany. A panie Leonie, pan pojedzie tu i tu i będzie mi zbierał zabytki z powierzchni wydm. Tym bardziej, że wcześniej takie zabytki z wydm nagrał mu jego szwagier czy kuzyn, pan Zambrowski, który miał majątek gdzieś w południowym części Kieleszczyzny i nazbierał duże kolekcje, że przekazał Majewskiemu, ten w związku z tym tych młodych tam wyspał i dozbierali różne różniste rzeczy, głównie to był późny paleolit i mezolit. Oczywiście to było bardzo niezawodowe, bardzo amatorskie, znaczy był bardzo prosty system, zbierało się chłopaczków wiejskich, każdemu dodawało się słoik i miał nazbierać słoik tych okrzesków krzemiennych, za co dostawał kopiejkę. W związku z tym nie było mowy, żeby on zanotował stanowisko tu na wydmie, tu nad rzeczką. Nie, po prostu na ilość. Ta ilość urosła szczególnie z okolic południowej Kieleszczyzny do wielu tysięcy zabytków, które oczywiście przyjechały do Warszawy i młodzi jego, Krukowski i Kozłowski, zaczęli naszywać te krzemienie, jak się w owym czasie robiło na takie kartoniki. I te kartoniki były wystawione w gablotach mieszkania pana Majewskiego i uczciwie powiem, nie wiem, czy nawet to muzeum można było zwiedzać, bo to było prywatne mieszkanie. Później to muzeum zostanie przekazane, znaczy przynajmniej wypożyczone do Zachęty i tam to już będzie dostępne dla publiczności, a później zostanie przeniesione do tworzącego się Muzeum Narodowego na ulicy Podwale. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, ambicje Majewskie były nadzwyczajne, pomysły wspaniałe i pieniądz nie najgorszy. Aha, bo przy okazji trzeba powiedzieć, że Majewscy mieli jeszcze fabrykę ołówków w Pruszkowie. Starsi ludzie pamiętają ołówek w takim żółtym malowaniu i było napisane Majewski. No to było jeszcze po wojnie, z przedwojennej produkcji. Otóż jakby miał się tak dużo pieniędzy, to ambicja następna, można byłoby to zacząć publikować. Znaczy trzeba powołać po prostu czasopismo. Okazało się, że to nie jest żaden trud, jeśli tego ma się pieniędzy. Powołał Światowid w 1898 roku, gdzie zaczął publikować swoje prace i inne prace archeologiczne, niekoniecznie badaczy warszawskich, bo miał ambicje ogólnopolskie, a przynajmniej ogólnokongresówkowe, jeśli tak można powiedzieć. Obejmował tym głównie ówczesny zabór rosyjski. Ale następna sprawa, to jest najfajniejsza rzecz, mianowicie on, który był jednak amatorem, ale już oczywiście z pewnym doświadczeniem, po częściowych studiach, oczytanym, zaczął uczyć tych młodych chłopaków, to znaczy Leona i Stefana, i w rezultacie powstał rodzaj seminarium archeologicznego nieoficjalnego, bo on ich uczył w praktyce, to znaczy wysyłał w teren, powiedział, co mają zbierać, jak to opisywać, jak to naszywać na te kartoniki i jak to publikować. To znaczy udostępnił tym młodym ludziom ten pierwszy raz Krukowski w 1907 przyszedł do Majewskiego, to znaczy miał 17 lat. Leon był w tym samym wieku. To są nastoletni chłopcy, którym on wybiera jakby specjalność. Obydwaj zostaną profesorami, jeden bez matury, bo Krukowski nigdy nie miał wystarczająco pieniędzy, żeby dokończyć szkołę. Szkoła była wtedy za darmo, jeśli się człowiek nie buntował przeciwko baciuszce carowi, a jeśli się zbuntował, to można było już tylko prywatną maturę robić i to kosztowało. Dobra, w każdym razie on ich wysyła w teren, on im każe pisać, on im każe napisać
scenariusz wystawy, którą chcę zorganizować w tym swoim muzeum. Ostatecznie te dwa scenariusze powstają, ale on wykorzysta jeszcze później zaproponowany przez Józefa Koszewskiego, zawodowca, ale to będzie później. Znaczy, mają dostęp do biblioteki, jadą w teren, są opłacani, on ich opłaca miesięczną pensję wystarczającą, żeby oni mogli przeżyć. Krukowski jest z biednej rodziny, z matką ciężko chorą i ojcem na emeryturze. Kozłowskiemu ojciec umarł. Jest dziś ta matka, gdzieś tam jakiś mająteczek ma, ale oni są w rezultacie, to już są pracownicy. Oni bez tej pensji, pensyjki, bo to nie jest wysoka pensja, by nie przeżyli. Dobrze, w każdym razie kończy się tak, że chłopcy dochodzą do mniej więcej wojny światowej. Leon kończy w Lublinie maturę, Stefan nie. W związku z tym po maturze Leon za radą Majewskiego zapisuje się na Uniwersytet Jagielloński. Jednak Jagiellonka to był polski uniwersytet, a w Warszawie było po rusku. No i tam się zapisuje najpierw na chemię. Znaczy opiekun, pan Erasm Majewski, bo on jest jakby zastępuje nieżyjącego ojca, najpierw go pcha na chlebowe zajęcie, bo sam jest chemikiem. No ale po dwóch latach Leonowi się to przestaje podobać, ponieważ załapał się na wykłady profesora Demetrykiewicza, to mu się to spodobało i zapisuje się na archeologię. Czyli staje się coraz bardziej zawodowcem. Po tym na pół amatorskim, ale na pół zawodowym przygotowaniu u Majewskiego, już idzie na studia normalne, jest studentem archeologii. I on dokładnie się orientuje, że on ma szansę, znaczy jest szansa polega na tym, że walczą ze sobą mocarstwa zaborcze i to jest tak, on się zapisuje, czy wstępuje do Legionów Piłsudskiego i liczą wszyscy na to, że jak państwa centralne wygrają z tymi ruskimi, to odbudują jakiś kawałek Polski i on będzie tam kimś. Po czym się okazuje, że oczywiście państwa centralne przegrywają, ale i Rosja z powodu bolszewików przegrywa i ta Polska wybucha, tym bardziej pojawiają się możliwości życia. Bo Nowa Polska, która się rodzi w 18 roku, na gwałt potrzebuje fachowców. Takich fachowców ze strony z pruskiego zaboru i z zaboru rosyjskiego niewielu jest. Z najwięcej młodych ludzi, Polaków kończących studia w zaborach, to jest Kraków i Lwów. W związku z tym, jak ktoś kończy wyższe studia w Krakowie, tak jak Leon, to ma wielką szansę. Co więcej, tę szansę on jest na tyle inteligentny, że on dokładnie wie, co ma zrobić. Więc jak już wrócił z tego frontu, co to bił się z ruskimi tam gdzieś w Małopolsce, to postanawia zrobić doktorat. Niestety Demetrykiewicz wyjeżdża na całą wojnę światową do Szwajcarii, bo się boi. I tam przesiedzi te 5-4 lata w tej Szwajcarii, wróci po, ale ten Leonowi się spieszy. To Leon leci, wymyśla sobie, że mógłby zrobić doktorat z archeologii. Oczywiście w jakim miejscu, ponieważ on jest obywatelem rosyjskim, ale studiuje w Austrii, czyli w Krakowie. To on w tym momencie wykorzystuje sytuację, tym bardziej, że od matki się dowiaduje, że Ruscy go chcą do wojska powołać i jedzie do Niemiec, jedzie do Tybingi i tam się zapisuje na doktora do docenta Schmidta. I w roku 18, jeśli się nie mylę, może 19, 18 chyba zdobywa ten doktorat na bardzo porządnym uniwersytecie w Tybidze. Wraca tutaj, no i w międzyczasie wybucha Polska, 18 rok, prawda? Piłsudski przyjeżdża do Warszawy, witają go na zamku, no, powiedzmy, przedstawiciele inteligencji i mieszczaństwa polskiego, wśród nich również Erasm Majewski. No i jak już się pojawia, no to była wielka postać, to był człowiek, który znał arcybiskupa Kakowskiego, znał Żeromskiego, Sienkiewicza, to jest ten poziom.
Naprawdę, no mój panie Stefanie, on mówił do pana Żeromskiego, albo panie Henryku Tysienkiewicza. Prusa, tego nie, chyba też w jego korespondencji Prus się pojawia. Znaczy, to jest najwyższy poziom warszawski. Co prawda Warszawa za ruskich była tylko gubernialnym miastem, ale jednak teraz nagle się okazuje, w tym 18 roku, że ona będzie stolicą odrodzonej Polski. Polska wybucha, jest Warszawa, naczelnik przyszły, przyjeżdża do Warszawy, no to trzeba w tej Warszawie wreszcie zacząć organizować jakieś władze centralne. Sejm, dobra, odbędą się wybory, Senat, rząd, ale Warszawa, stolica, wymaga różnych innych rzeczy. Mianowicie po pierwsze porządnego uniwersytetu. Ruski uniwersytet został zamknięty przed pierwszą wojną, bo uciekli. W 15 roku Prusacy wchodzą do Warszawy. I w tym momencie, i w tymżeż 15 roku niejaki hrabia Hutten-Czapski, pół Polak, pół Prusak, ale przyjaciel cesarza Wilhelma, zaczynał tego Wilhelma propagandę i ostatecznie w 15 roku zostaje powołany polski uniwersytet w okupowanej Warszawie. To znaczy ta Warszawa, czy w ogóle tam ziemie zdobyte na ruskich, czyli część kongresówki, ma dziwny status generalnego gubernatorstwa. Później to się będzie nazywać Królestwo Polskie z własną armią, czyli Wehrmachtem, i z własną uczelnią, czyli Uniwersytetem Warszawskim. No więc to jest jeszcze za wcześnie, żeby powstała katedra archeologii, bo zostają powołane inne ważniejsze katedry. Rektorem zostaje pan doktor medycyny Brudziński. No, ale to jest 15 rok, ale w 18 roku, jak już mamy wolną Polskę, jak już dogadaliśmy się, że stolicą będzie Warszawa, no to trzeba ten uniwersytet rozbudować. A tu nie ma fachowców. Dlaczego nie ma fachowców? Bo Ruscy nie szkolili Polaków, albo niewielu. Natomiast do Warszawy, w Warszawie będą potrzebni ministrowie, posłowie, senatorowie, urzędnicy kwalifikowani, profesorowie i tak dalej. I wtedy nagle się okazuje, że trzeba zacząć importować. Ten import oczywiście to są młodzi z Galicji, bo to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie kończy się studia po polsku i gdzie nie ma żadnych represji. To znaczy, na dobrym poziomie młody człowiek, jak skończy studia, to jest rzeczywiście kimś. No i dobra, w tym momencie ciągle Majewski jest oczywiście pierwszym archeologiem Warszawy, ale nie ma żadnego postu, w sensie żadnej pracy tak oficjalnej. Pojawia się idea między innymi powołania katedr archeologii w odrodzonym państwie. Taka katedra istnieje w Krakowie, to jest profesor Demetrykiewicz, to jeszcze sprzed wojny. No ale nie wypada, żeby nie było w Warszawie. No i oczywiście Poznań, bo tam jest bardzo wybitny człowiek, młody w owym czasie, doktor Kostrzewski. I w tym samym roku powstają dwie katedry na dwóch uniwersytetach. Po pierwsze powołują, między innymi z udziałem Kostrzewskiego, Uniwersytet w Poznaniu. Natychmiast powstaje tam dla niego katedra. On jest pierwszym archeologiem w kraju, bo jest zawodowcem z doktoratem berlińskim i tak dalej. No i następne pojawia się w takim razie pytanie, no ale w Warszawie kto? No i oczywiście, przy wszystkich zastrzeżeniach, bo on nie jest zawodowcem, ten Majewski, Erasm Majewski ma być tym profesorem. I w roku 19 zostaje profesorem archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ta katedra jego znajduje się w Pałacu Staszica. On ma jednoosobową ma tę katedrę. Majewski był jedynym poważnym archeologiem w Warszawie, a może nawet w kongresówce. Znaczy, mimo to, że był amatorem, to wystarczająco dużo rzeczy napisał na nie najgorszym poziomie, wystarczająco dużo rzeczy publikował w Polsce i za granicą. Publikował po francusku, na przykład tak zwaną Chatę z Popłudni,
jeździł po świecie, był znany, odwiedzał kolekcje czy muzea włoskie i francuskie, nawet kupił gdzieś na licytacji we Francji jakieś kolekcje z groty Placard, czyli paleolitycznych, do tego swojego muzeum. On był znany. To był człowiek, który był w czołówce, to znaczy on był równy Prusowi na przykład, jeśli chodzi o znaczenie społeczne, czy Sienkiewiczowi, czy no, Żeromski wtedy jeszcze był młody, ale tego typu ludziom. Jak się patrzy na jego korespondencję, ona jest zachowana, to cała czołówka ówczesna warszawska, może szerzej mówiąc kongresówki, jest wśród tych listów. Bo to i Rotwand, i Wawelberg, i ci pisarze, prawda, i arcybiskup, czy kardynał Kakowski. Czyli to są najwyższe progi, jakie można sobie wyobrazić w guberni warszawskiej, albo też w kraju nadwiślańskim, jak to Rosjanie nazywali. Ale pojawia się nagle straszliwy problem. Otóż on ciężko choruje w tym momencie. Majewski ma udar mózgu, co go całkowicie wyłącza, moja żona mówi zawsze, wyłącza z obiegu. Znaczy chodzi na jakieś zebrania profesorskie, to da się wyczytać w jego pamiętniku, a to tutaj się zebrali profesorzy. Zamawia sobie togę i biret profesorski, są takie jego zdjęcia, ale nie jest w stanie podjąć wykładów. I wtedy zaczyna szukać kogoś, kto by mu pomógł. Jego uczniem, najbliższym mu człowiekiem jest Leon Kozłowski, który skończył studia u Demetrykiewicza, później się doktoryzował w Tybindze u docenta Schmidta. I co jeszcze bardziej, ten Kozłowski jest na tyle sprytny, bo na tyle inteligentny, że przeprowadzał przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1920. Jest jedynym habilitowanym docentem archeologii w Polsce. I wszystko by wskazywało na to, wszyscy są przekonani, że najbliższy uczeń Erasma, bo rzeczywiście on, ten Eras się nim po śmierci ojca zajmował właściwie jak to, to były takie zwyczaje w owym czasie. W wielu rodzinach to się spotyka, że się przygarniało sierotę na przykład, jakiegoś porzuconego chłopca, czy kogoś z uboższej rodziny się wychowywało jak własne dziecko. Więc w podobny sposób Erasm go potraktował, bo Erasm własnych dzieci nie miał. No więc zdawałoby się, że on naturalnym będzie jego pomocnikiem, a w przyszłości następcą. Pisze Leon do Majewskiego: wielce szanowny panie profesorze, bardzo się cieszę z pańskiej nominacji, gratuluję, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeśli bym panu profesorowi był potrzebny, to oczywiście w każdej chwili przyjadę. Już bardziej bezpośredniej propozycji nie ma, znaczy nie, bo trudno sobie wyobrazić, ten Majewski nie odpowiada. I w tym momencie okazuje się, pojawia się list Józefa Kostrzewskiego do Majewskiego, ten list istnieje, gdzie pisze, będzie pan profesor miał teraz trudny czas, bo Kozłowski już się habilitował w Krakowie, a z Antoniewiczem to dopiero będzie za 2 czy 3 miesiące. Musi pan jakoś wytrzymać, no może nie takie słowa, ale w tym sensie. To jest list, który wskazuje, że nielubiący czy nieceniący Kozłowskiego Kostrzewski ma swojego protegowanego, jest nim Włodzimierz Antoniewicz, doktor archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który się habilituje w Poznaniu. To jest pierwsza habilitacja archeologiczna w Poznaniu. Trochę po Leonie Kozłowskim. Czyli to jest konkurent. I co więcej, Erasm Majewski jest człowiekiem zakompleksionym, jest bogatym, ale on oczywiście nie czuje się zawodowcem. Więc jak taki doktor z Berlina, a Kostrzewski już w tym momencie nawet jest profesorem, rekomenduje innego człowieka, a on sam ma pomieszane zmysły, bo to jednak ta choroba wpływa również na psychikę,
to zaczyna go podejrzewać o najgorsze rzeczy tego swojego syna przybranego i w rezultacie decyduje się na przyjęcie na docenturę do siebie do Warszawy Włodzimierza Antoniewicza, czyli ucznia Kostrzewskiego, pomijając swojego jakby, no można powiedzieć, syna przybranego. No więc to jest straszliwe przeżycie dla Leona Kozłowskiego i na tym się kończy historia Leona w Warszawie. Później Leon, który był bardzo zdolnym człowiekiem, bardzo aktywny, a potem miał poparcie partyjne, bo był z Legionów, zostaje w 21 roku profesorem we Lwowie. I nie ma o to pretensji nawet do tego Antoniewicza. To był taki człowiek, co to... Jak był w ambasadzie niemieckiej u von Moltkego zaproszony, to zaproponował Niemcom rozbiór Czechosłowacji. Taki facet, późniejszy premier Polski. Doesn't matter. I w tym momencie, czyli Leon jest wyłączony z historii warszawskiej. Natomiast tu przyjeżdża Antoniewicz, już w 20 roku, gdzieś tam w czerwcu się habilituje, no i przyjeżdża. Znaczy przenosi się, to jest przeniesienie tak zwanego veniam legendi, czyli docentury zdobytej w Poznaniu na Uniwersytet Warszawski, co wymaga oczywiście odpowiednich uchwał Rady Wydziału tutejszego. Te uchwały zostają podjęte i Antoniewicz zjawia się w Warszawie w 21 chyba już tak osobiście się zjawia i podejmuje pracę. Podejmuje pracę i od razu dochodzi do konfliktu. Otóż Majewski, ciężko chory na umyśle, bo to w rezultacie, to jest przecież udar mózgu, zaczyna mu się, znaczy już tym razem Antoniewicz mu się nie podoba. Czy najpierw mu się Kozłowski nie podobał, teraz Antoniewicz. Antoniewicz jest młody i prężny, ma 27-8 lat, a tu jest stary i chory człowiek. No i co by Antoniewicz nie wymyślił, to oczywiście będzie źle. I w tym pamiętniku są takie uwagi, że niespójnie wykłada, że niedobrze, nie na temat. No chory, biedny człowiek, który dokładnie widzi, że przyszedł młody, który go zastępuje za jego życia. Ale gdyby ten Majewski był zdrowy na umyśle, no to by oczywiście no, przyjął i poszedł na emeryturę, okej. Okay. I tu się zaczyna konflikt i skarży się Majewski temu Kostrzewskiemu, który protegował Antoniewicza, że to jest nie tak, że tam nie dorosły ten człowiek, wszystko jedno, nieistotne. Kończy się tym, że ostatecznie w 23 roku umiera Majewski i jakby konflikt jest tutaj rozwiązany. Teraz sytuacja jest taka. Katedra znajduje się w Pałacu Staszica, to jest 2 czy 3 pokoiki i pojawiają się pierwsi studenci. To znaczy tych w ogóle studentów związanych z archeologią przed wojną, mniej lub bardziej związanych, można policzyć na 40 parę osób. Z tego kończy tę archeologię powiedzmy 12 do 15 osób, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to są niemal wyłącznie dziewczyny. To jest wielki problem Antoniewicza, a może w ogóle wielki... Tak, Antoniewicza, bo w Krakowie to są chłopcy. Jakoś tak się układa, że widocznie dziewczynom podoba się cholernie przystojny Antoniewicz. Jest to przystojny facet, naprawdę. O! Ale może nie dlatego. W każdym razie są to dziewczyny. Pierwsza przychodzi pani Zofia Podkowińska, późniejszy profesor powojenny. Zostaje asystentką, prowadzi zajęcia. Antoniewicz oczywiście też prowadzi wykłady i seminaria. Na całe szczęście poza studentami, czy studentką jedną archeologii pojawiają się jacyś etnografowie, jacyś historycy, bo to są te czasy, kiedy zajęcia się prowadzi nie tylko dla swojej grupy, tylko są zapraszani inni z innych kierunków. No i to tak trwa. Wszystko to jest minim. To jest w ogóle wykłady startują nie zaraz na początku, jak on został docentem, bo w międzyczasie wybucha wojna bolszewicka i studenci idą bić ruskich. No jak już ich pobili, to wracają i wtedy dopiero się tak naprawdę
powojenne studia zaczynają na uniwersytecie. W dużej mierze to była inteligencja. Właściwie z tych studentów przedwojennych, jak ja sobie przypominam, to był jeden chłopak ze wsi, z Podłowicza. Znaczy ze wsi, ale taki lepszy chłopak ze wsi, bo z rodziny nauczycieli wiejskich. Sam był, stał się na tym nauczycielem. Później podjął studia w Warszawie na archeologii. Przeżył tę wojnę, a po wojnie kontynuował studia, ale umarł. Natomiast to były panienki, to znaczy to było coś takiego, że pewnie to była moda. Co ty studiujesz, Zosiu? Jestem na prehistorii na przykład. Dziewczynom szczeny opadały. Prehistoria, o to fajne. Bo to nie jest tak, wiesz, jak idziesz na doktora, to po to, żeby rżnąć te nogi tam, czy innym uszy reperować. No i to jest za tym stoi pieniądz oczywiście, jak jesteś doktor. No to no tak, no ale wiesz, Zosia nie będzie nigdy pracowała, wyjdzie za jakiegoś młodzieńca bogatego, no ale jeśli ona coś musi robić, no to się sobie postudiuje. To można sobie postudiować historię sztuki, archeologię. No takie etnografia jeszcze była, etnografowie mieli z naszymi studentami wspólne, wiele wspólnych zajęć. Więc to powstało, jeśli mówię o 40 paru studentach, to włączam studentów etnografii. Bo przed wojną, to żebyście wiedzieli o tym studenci, po pierwsze nie broniło się magisterium, ale wprowadzono magisterium w 1932 roku, wtedy się nazywało magisterium z antropologii, etnografii i archeologii. Było wspólne magisterium, chociaż oczywiście praca magisterska to już była w zależności od tego, jakiego profesora pan wybrał. Wymienię parę nazwisk. Pierwszy to był Aleksander Kamiński, ten od Kamieni na Szaniec i twórca Szarych Szeregów podziemnego harcerstwa, który studiował archeologię i historię. Ostatecznie został historykiem, a finalnie pedagogiem, ale był studentem archeologii. Jego żona, pani Kamińska, która skończyła archeologię i została docentem w Łodzi. Pani Podkowińska, przyszły profesor powojenny w Akademii Nauk, to była pierwsza studentka, przyszła do Pałacu Staszica, spytała się woźnego, a kiedy pan profesor będzie miał wykład, a profesor powiedział, my teraz wojujemy z Bolszewią, to w związku z profesor jest zajęty. Dobrze. Później parę osób młodych, które ostatecznie po wojnie skończyły jako docenci archeologii, to była pani Kamińska, żona Aleksandra, to była pani Sarnowska, późniejszy dyrektor Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, pani Wartołowska, która była docentem na UW była, Rozen Przyworska, o Janka, ale fajna dziewczyna, bo ona rano po balu w suknie balowej przychodziła na wykład Antoniewicza. A wykład się odbywał po ciemku, bo były przezrocza. I pan Antoniewicz pokazywał tam jakiś obrazek na ekranie i pytał, pani Janino, a co to jest za odłupek? A pani Janina była ogłupiała, półsenna i oczywiście nie umiała odpowiedzieć. No więc czyli było tych dziewczyn trochę. Był Jan Manugiewicz, polski Ormianin, który zresztą był członkiem KPP przed wojną. A to zasłużony człowiek, a powinien dyrektorował w Muzeum Ludowym, Kultury Ludowej na Młocinach. Program był właściwie bardzo bliski współczesnemu, tylko oczywiście zasięg tych wykładów był inny, no bo materiał, którym dysponował profesor, był inny niż dzisiaj. Ale tam był i paleolit, i neolit, i była powiedzmy pradzieje Palestyny, zdarzały się takie rzeczy, a tu znowu powiedzmy pradzieje Rosji. Znaczy, bo to było tak, że jak profesor bardzo dużo jeździł, on spędził pół życia za granicą, częściej za zachodnią niż za wschodnią, ale jak trzeba było pojechać na kongres geologiczny do Leningradu i Moskwy, to pojechał. Kiedyś po wojnie, jak mu go zahaczyli czerwoni, że on był przed wojną niedobry, wprowadził getto ławkowe, w ogóle był sanator,
to on im odpalił tak, ale w 1932 roku ja studiowałem dzieła klasyków marksistowskich w Instytucie Lenina na oryginałach w Moskwie. Zatkało. Oczywiście nie studiował, ale kto mu mógł dowodzić, że nie studiował. W każdym razie człowiek, który Europę miał całą załatwioną, to znaczy wszystkie kraje, które tam w tej Europie występowały, zaliczył. Na wielu kongresach miał mnóstwo kolegów z tych różnych krajów. Poza tym były jazdy. Jazdy były w teren. I to były raczej jazdy, bardziej wycieczki, ale wycieczki typu pojechali na przykład na Polesie. Polesie to jest dziki kraj, gdzie tamtejsi ludzie nazywali się tutejsi, bo nie wiedzieli, czy są Białorusami, czy Polakami, czy kim innym i się zgubili. Kochani, ja jeszcze przedwojenne roczniki morza czytałem, jaka to była rozkosz dla Polaków, że wreszcie mamy nasze morze. Wielka propaganda promorska szła. No więc oni pojechali, a tu pojechali do muzeum w Poznaniu, a tu pojechali na objazd Bałkanów. To były Węgry, to była Bułgaria, to była Rumunia, skończyło się w Chorwacji. Dwóch panów, pan Przeworski docent, mąż pani Rosen i Antoniewicz, młodzi, on Antoniewicz przy stojniach i dookoła wianuszek dziewczyn, no bo tylko te dziewczyny były na tych studiach. No i problem się, szukają noclegu, prawie bez forsy są, ktoś im wskazuje jakiś taki barak, one tam się wchodzą, okazuje się, że tam są drzwi bez zamków, bo to jest burdel. Burdel. Co gorzej, ktoś zawiadamia policję, bo jest podejrzany dwóch facetów i wianuszek dziewczyn. Policja przychodzi i aresztuje tych facetów, no bo oni handlują żywym towarem. To jest prawda wspominana w tych pamiętnikach. Ostatecznie Antoniewicz dostał order świętego Sawy trzeciego stopnia. To było najwyższe odznaczenie jugosłowiańskie, no bo trzeba było, to było już za czasów, kiedy był rektorem, przeprosić za faux pas. Czy na tyle, na ile ja się zorientowałem, to oni jeździli na wykopaliska, ale nie musieli. Ale często organizowano wspólne, znaczy te objazdy terenowe były traktowane jako praktyki. Natomiast pieniędzy nie było, bo to żeby pana wysłać na praktykę, to muszę panu zapłacić bilet i dać parę groszy do kieszeni, żeby pan nie umarł z głodu. A to tutaj uniwersytet, znaczy one nie były te praktyki w owym czasie wpisane do planu zajęć. Czyli automatycznie do planu finansowego. A ponieważ jeszcze był kłótnia z Jakimowiczem, to Jakimowicz dysponował pieniędzmi grubo ponad swoje potrzeby, ale Antoniewiczowi nie dał. No to wtedy trzeba było... Antoniewicz miał takie chody na górze, jak trzeba było dostać robotników darmowych z funduszu pracy. To były takie prace płacone przez państwo bezrobotnym. No to dostawał tych 10 chłopaków, a państwo tam płaciło mu. No, ale to były takie czasy, to znaczy po pierwsze nie było pieniędzy. Po drugie nie było pieniędzy, po trzecie nie było pieniędzy. Ale na przykład był taki wypadek, że student był na zero, jeśli chodzi o pieniądze. Był taki chłopak pruszyński, się nazywał. Został później adwokatem we Włocławku, ale zaczynał archeologię. I znalazł wspaniałe stanowisko pod Płockiem, to Kary Rąbierz. To jest, z tego stanowiska robiłem magisterium. I tak się Krukowskiemu spodobał ten materiał, był rzeczywiście znakomity, że zażądał od tego młodego człowieka, daj mi to. A ten się powiedział, że nie. I to był koniec jego studiów. Wystarczająco mała była Warszawa, wystarczająco ważny był Krukowski, żeby go zablokować. W związku z tym przepisał się na prawo i został tym adwokatem. To takie były rzeczy. I kiedyś później przyszedł, jak ja już byłem asystentem, zjawił się starszy pan, powiedział, że on ma tu krzemienie, żeśmy razem z nimi, z moją żoną to opublikowali. Te pożyczki były dość częste, że można było jeszcze prosić o zwolnienie z opłat, częściowe czy całkowite. To znaczy, ale do tego pan musiał mieć zaświadczenie z policji, z macierzystego miejscowości, że pan jest rzeczywiście z biednej rodziny.
Tak zaczynał profesor Michałowski, późniejszy wielki archeolog. Jak był młodym człowiekiem, był studentem we Lwowie i poprosił rektora Lwowskiego Uniwersytetu o zwolnienie z jakichś tam, bo się płaciło co roku czesne. Za egzamin się płaciło, znaczy jak pan miał 5 egzaminów, to za każdy się płaciło, bo to szło na konto egzaminatora. I dostał to zwolnienie, bo policja tam poświadczyła, że jego matka jest bardzo biedna i tak dalej. Dobór przedmiotów zależał od pana. To pan mógł pójść na wykład Antoniewicza, albo nie na Antoniewicza, tylko profesora Kochanowskiego, który był specjalistą od wojen kozackich. Albo na inny, na pańskim wydziale wykład, bo obowiązkowych było kilka. Filozofia była na przykład obowiązkowa, ale w ramach wybór między archeologicznym wykładem etnograficznym, historycznym, i to różnych, dla różnych epok, był dowolny. Natomiast dopiero jak pan decydował się pisać, znaczy kończyć studia, już to szczególnie wtedy, kiedy się pojawiło magisterium, początek lat 30., stary doktorat przestał się liczyć, stary doktorat był mniej ważny od dzisiejszego, był takim lepszym magisterium, no ale wszystkim już te doktoraty zaliczono, to wtedy pan musiał wybrać. I wtedy się szedł pan do profesora, który prowadził, miał prowadzić pana magisterium, i on wtedy mówił, wie pan, żeby u mnie robić magisterium, to pan powinien jeszcze na taki wykład pójść, na inny wykład pójść, o. Czy on pana już mógł ukierunkowywać, ale póki pan nie wybrał seminarium, no to mógł pan chodzić na dowolne. Przed egzaminem magisterskim pisało się w ramach tego egzaminu wypracowania. Czy profesor zadawał panu temat, z archeologii oczywiście, i pan pisał takie wypracowania na 4-5 stron. Tego typu wypracowania są w niektórych aktach studenckich zachowane, stąd o tym wiem. A później się odbywał normalny egzamin magisterski, z tym, że tak de facto to pod egzamin magisterski rozumiało się komplet egzaminów z całych studiów. Ale osobne takie posiedzenie, które my nazywamy egzaminem magisterskim, odbywało się. Zapusty urządzali, wycieczki urządzali, swawole urządzali, różnego typu imprezy. Tam jest kilka zdjęć takich imprez, gdzie występują przebierańcy, a to w ludowych strojach, a to w jakichś innych. A to były pioseneczki, a to były wierszyki. Tutaj popisywała się swoim talentem poetyckim pani Rosen, po mężu Przeworska, która pisała takie wierszyki o profesorze i o studentach. Dość złośliwe, ale w sumie sympatyczne. Tak. I to było zawsze w towarzystwie etnografów. Oni stanowili jedność. Oni formalnie, znaczy magisterium było jedno, ostatecznie pisali u różnych fachowców, ale oni przez całe te 4 lata studiów bez przerwy razem przebywali. Bo albo szli na ogólnouniwersyteckie zajęcia, na przykład z filozofii, albo szli na proseminarium. Są takie zachowane listy obecności z proseminarium pani Podkowińskiej, gdzie figurują studenci, to są głównie archeolodzy i etnografi, i pojedynczy historycy. Bo znowu to pan, od pana zależało. Dzisiaj proseminarium to pan ma u siebie na archeologii, tylko archeolodzy tam chodzą. W owym czasie mógł się nawet student historii zapisać i dobrze, jemu to zaliczano, bo to preseminarium było wszędzie bardzo podobne na całym wydziale. Etnografowie i archeolodzy stanowili jedną paczkę. Jeśli mówię o 40 paru osobach w przedwojniu, to jest tak mniej więcej pół na pół archeolodzy i etnografowie. Bo to wie pan, to było tak, że Jan Manugiewicz studiował obydwa kierunki, dopiero na samym końcu ostatecznie zrobił dyplom z etnografii. Ale jakby został dyrektorem Muzeum Miejskiego w Łodzi przed wojną, to pierwsze co zrobił wystawę archeologiczną. Studenci, to się odbyło kilka takich zjazdów, to się nazywało zjazdy słuchaczów archeologii.
I odbył się taki na pewno w Krakowie, na pewno w Poznaniu, na pewno w Warszawie, na pewno w Wilnie i we Lwowie. 5 się odbyło, takich, co do których mamy wiadomości, choć nie kompletne. I tam młodzi przyszli, Hendzlowie i tacy, mieli odczyty. I było to tak, że szef danej katedry, on tylko się nad tym opiekował, ale się im nie wtrąca. A oni sobie obradowali, oni obradowali bardzo często na temat przyszłości młodych ludzi w archeologii, z jakimiś postulatami do, na przykład co do zwiększenia liczby stypendiów, ale również były takie, jak na przykład był taki, ach, to był fajny facet, planowanie grodzisk. Znaczy chodziło o robienie planów grodzisk, planowanie. To był Kuc niejaki, protestant, który studiował przed wojną. Jeden z nielicznych mężczyzn, ale on się przekręcił, znaczy umarł niestety. Ale zanim umarł, napisał 3 powieści dla młodzieży i one są dostępne w Bibliotece Narodowej. Jakieś tam tajemnice lochów Warszawy, jakieś tego typu rzeczy. Takie dla młodzieży półprzygodowe, półhistoryczne. Więc to byli bardzo ciekawi ludzie, ale nie wszyscy. Na przykład Wojsznis to był alpinista. Później chodził po wojnie, prowadził polskie wyprawy na Kaukaz. Pani, której nazwiska nie pamiętam, była żoną ambasadora polskiego w Argentynie i opiekowała się Gombrowiczem, bo Gombrowicz wtedy miał dół kolejny w swoim życiu i nie chciało mu się pracować, a ponieważ po tym, jak był ambasadorem, to jej mąż został dyrektorem Banco Polacco w Buenos Aires, tego, co się dzisiaj nazywa PKO BP, znaczy dolarowego tego banku, no to ona się tam znalazła pracę dla tego Gombrowicza. Mieliśmy Aleksandra Kamińskiego, który napisał te kamienie na szaniec i był twórcą metody zuchowej. To on wymyślił metody zuchowej. Czyli było szereg bardzo ciekawych ludzi. A to, że ktoś zostawał archeologiem bardziej, a ktoś wybierał etnografię, to się prawdopodobnie decydowało na wyższych latach studiów. Bo formalnie rzecz biorąc, a przynajmniej tradycyjnie uważano, że policja nie ma wstępu na teren uniwersytetu. Ale problem był taki, że audytorium maksimum zostało zajęte przez młodzież narodowo-demokratyczną. Nie chcieli wyjść. Jeden dzień, drugi dzień, nie wiem ile tam upadło, dużo. I w tym momencie Antoniewicz, który był wtedy dyrektorem, zdecydował się interweniować bez strzelania, ale za to z wodą. No to później puścili po dziedzińcu Uniwersytetu Świniaka z jakimś tam napisem, który wskazywał wyraźnie na tego rektora. No więc takie rzeczy były. Znaczy nic nowego pod słońcem dzisiejsi ludzie nie wymyślili, choć jeszcze Świniaka nie wypuścili, tylko tyle powiem. A jeszcze jedna, to już może będzie na koniec. Mieliśmy wykłady z Antoniewicz. To była rozkosz zupełna, jak państwo. I tak on w pewnym momencie powiedział, jak pan, na pierwszym roku, pan, 56, już minęło stalinizm, ale gdzie tam, to jest czerwona dalej komuna. Jak państwo będą w Palestynie, a państwo na pewno tam będą, to niech państwo nie zapomną odwiedzić takiej groty. Ja sobie pomyślałem, idiota, co on wygaduje. I byłem w tej Palestynie i tę grotę odwiedziłem. Znaczy on był jakby jeszcze proroczy, miał zdolności. To było wszystko.